Witajcie. Dzisiaj Wam opowiem, jak sobie poradzić z pewnym dość pospolitym problemem z niektórymi radiami samochodowymi, ale zanim to zrobię, popatrzcie sobie na te piękne samochody. Na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu kręcą film wojenny. No i patrzcie na to cudo. To jest samochód na tak zwany Holzgas. W tym zbiorniku z tyłu umieszczało się drewno, doprowadzało do niekompletnego spalania i wytworzony w ten sposób gaz już zasilał samochód. Tu drugi tego samego typu z chłodnicą wyprowadzoną na zewnątrz. Także cudne. No, ten widać już ładują na lawetę. Także chyba zdjęcie na dzisiaj zakończone. Tak zwany Kibelwagen. No, wbrew pozorom nie jest to amfibia. Były podobno też w wersji pływającej, no, ale ten akurat nie jest. Także kolejne samochody. No ale udajmy się na płytę główną przed stadionem. Tam na cokole zrobili piękny pomnik. Się zastanawiam, czy to zostanie. Tak zwana wrona, charakterystyczna dla tego okresu. Proszę bardzo. No i z góry, że tak powiem, disclaimer. Symbolikę, którą tutaj widzicie, ona nie ma za zadanie promowania żadnych ideologii faszystowskich i tak dalej. Po prostu kręcą tutaj film. No, robi wrażenie. Jestem ciekawy, jak wytną te lampy potem. A teraz to, o czym naprawdę miał być dzisiejszy film, czyli problemy z radiem w Citroenie DS5. Zresztą ten problem występuje w wielu innych samochodach. A jak mu zaradzić, no przynajmniej tymczasowo, to możecie zobaczyć tutaj. Czyli odpalamy nasz samochód. I jak widzicie, radio nie startuje. Radio nie startuje. Nie dlatego, włączymy już klimę, że coś się stało, znaczy stało się, ale ono tak naprawdę działa, tylko wchodzi w jakiś taki stan zawieszenia, więc jak je zresetować? No można odłączyć klemę od akumulatora, to jest to bardzo upierdliwe, jest na to dużo prostszy sposób i działa w 99% przypadków. No tu mamy przycisk do wyciągania płyty CD. Naciskamy i trzymamy jakieś 30 sekund. Słyszeliście to? Taki odgłos, jakby jakiś silniczek pracował. No to w tym momencie chyba się radio przeresetowało. Także przycisk trzymamy jeszcze przez kilkanaście sekund. Puszczamy i czekamy. Aczkolwiek czasami nie zadziała to za pierwszym razem, tak więc powtarzamy. Zadziałało, tylko zaraz będę musiał wyłączyć głośność, żeby się nam radio nie nagrało. Radio wyciszyłem, żeby nie załapać się na tak zwany copyright strike. Ale jak widać, idzie radio zresetować. No jest to strasznie upierdliwe, będę musiał je w końcu wymienić. No ale jak patrzyłem, to z jakichś szrotów wyciągane z innych samochodów, z rozbitków, no to trzeba liczyć z wydatkiem jakiegoś 1200-1500 zł. I do tego trzeba to radio jeszcze zaprogramować, żeby działało, bo radio wymaga sparowania z numerem VIN samochodu. Także zastanawiam się, czy się nie zdecyduje tutaj też na jakiegoś Chińczyka stację multimedialną, z tym, że to radio jest bardzo zintegrowane. To, co mamy tu na radiu, możemy też sobie tutaj wyświetlić na tym paneliku. Do tego, jak wrzucimy wsteczny, no to mamy oczywiście podgląd z kamery. Także może być upierdliwe, żeby znaleźć radio u Chińczyka, które będzie dokładnie działało tak jak to, obsługiwało te funkcje, ale poszukamy, zobaczymy,
Jak będzie, to myślę, że się skufę. A na dzisiaj to tyle, także subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i widzimy się ponownie wkrótce.